Cześć i siema wszystkim. Fajnie, że zdecydowaliście się odpalić kolejny odcinek podcastu K20. To już 12. odsłona naszego podcastu. Myślę, że całkiem nieźle się rozkręcamy. Ilość osób, która nas słucha, ilość osób, która nas śledzi na Facebooku rośnie z tygodnia na tydzień i jesteśmy wszystkim bardzo, bardzo wdzięczni. Jest jedna rzecz, o którą w sumie byśmy jeszcze prosili, żebyście zostawiali recenzje, opinie, komentarze, używając tej platformy, za pomocą której nas aktualnie słuchacie. Czy to Apple Podcasty, czy to Google Podcast, czy to Castbox, czy na YouTube. Im więcej komentarzy, im więcej recenzji, im więcej opinii i ocen, do tym większej ilości osób trafi nasza mała inicjatywa z szerzeniem Pathfindera drugiej edycji. Przypominam też o konkursie, który trwa jeszcze do premiery kolejnego odcinka, także macie jeszcze niecały tydzień, żeby wysłać mema nawiązującego do jednej z postaci lub do jakiejś sytuacji, która wydarzyła się podczas jednego z odcinków. Wysyłajcie je na k20podcast@gmail.com. A teraz, nie przedłużając, zapraszam na odcinek 12. Była sobie żabka duża. Dobra, na czym zakończyliśmy ostatnią sesję? Dobrze, wiesz na czym. Oczywiście, że wiem. Wszyscy padliście nieruchomo na glebę i każdy miał swojego rodzaju przeżycia. Chyba Rolf najbardziej takie zaskakujące i dla niego, i dla... No, wy nie wiecie, co jemu się śniło, on wie, wy tylko słyszeliście metagamingowo, ale Rolf sam w sobie nie powinien tego pamiętać, natomiast to jest dokładnie to, co mu się śniło, czyli to, jak został zostawiony pod sierocińcem przez jego rodziców. I pierwszy z tego paraliżu budzi się właśnie Rolf. Rozglądam się dookoła. Nie jest już ciemno i twój wisior nadal świeci, tylko on świeci. Światełka tak teraz gasły, ponieważ on też stracił przytomność. Rozglądam się po moich kompanach, czy jakby czy są bezpieczni, czy coś się z nimi dzieje, staram się ich obudzić. Myślę, że jak kogoś potrząśniesz, to może coś to da. Sakiewką potrząśnij. Tylko skacza nie dawaj, bo Adara padnie. Wiesz, ja cię mogę potrząść sakiewką. No to podchodzę do Rakuna, bo mam go tutaj chyba najbliżej, do Adary, staram się ich tam, wstawajcie, potrząsam nimi, tak? W sensie tam za szmaty po prostu, biorę nimi. Za sakiewkę. Tak, nie macie z tym problemu, każdy po kolei z was budzi się z tego niezbyt naturalnego snu. Pierwsze co robię, to po krótkiej pauzie rzucam tańczące światła i rozsyłam je po całym pokoju, próbując przeszukać, zobaczyć, czy są jakieś ślady kogokolwiek, czegokolwiek. Rzuć na percepcję. 8. Nie, nic nie widzisz. Wszystko jest tak, jak było, zanim poczuliście, że zrobiło się ciemno, zimno. Wszystko wróciło do normy. Was też sparaliżowało. Alak podnosi się na nogi. Tak, ale nigdy czegoś takiego wcześniej nie czułem i to raczej nie jest powiązane z runą. Mogę rzucić na jakąś arkanę lub cokolwiek, żeby dowiedzieć się, czy to był jakiś rodzaj magii? Możesz rzucić na okultyzm. Shit. 14. Nie masz pojęcia. Tak, ja też pierwszy raz w ogóle spotykam się z takim efektem. To dodatkowo też potężnym efektem. Nie, myślę, że Ragnar jedyny byłby w stanie cokolwiek tutaj wyłuskać wiedzowo, natomiast nie jesteście w stanie powiedzieć, co się stało. Dobrze, ale wstaliście... No, ochłońmy chwilę. Nic się nie zmieniło, jeśli idzie o was, nic wam nie zginęło, nie jesteście słabsi, nie był to na tyle długi sen, żebyście się wyleczyli. Co robicie? Nie wygląda, jakby cokolwiek tutaj się zmieniło, jakby ktokolwiek tutaj był. Jeśli to był jakiś atak, to dany potencjalny przeciwnik musiał zaatakować nas albo z jakiegoś dużego dystansu, albo po prostu uruchomiliśmy jakąś pułapkę lub nie wiem co. W każdym razie nic z tym teraz nie zrobimy i najlepszym chyba naszym wyborem teraz będzie po prostu iść dalej i zobaczyć, co może nowego odkryjemy. Mój alarm też w ogóle nic mi nie powiedział, znaczy, że nikt nie szedł tamtym tunelem do miasta. Ale to inaczej, alarm nie został uruchomiony, tak? Właśnie, może pójdę go sprawdzić, czy nie tam no, dalej poczułbyś. Nawet jakby ktoś go jakoś rozbroił? A, no to chyba, że wtedy. No właśnie, więc pójdę zobaczyć, czy dalej tam jest. Nie, idziesz do pomieszczenia, nic się nie zmieniło. Nadal czujesz, że twój alarm jest na miejscu. No, tak jak mówiłem, no, alarm jest w stanie nienaruszonym.
No tak, ale to w domyśle lekko przesunę i znowu na miejsce dam. Wystarczy, że go odchylę, prawda? No to co? Nie ma co tu siedzieć w tych ponurych katakumbach. Idźmy dalej. To miejsce przeprawia mi odreszcze. Ale jaki plan? Wiemy, ile tutaj spędziliśmy. Czy wiemy? Jesteśmy w stanie ocenić, ile spędziliśmy no, w tym miejscu? No wiemy mniej więcej chyba, nie? No, powiem tak, no po tym, co leżeliście i po tym... Chociażby po tym, że alarm ciągle działa, na pewno nie minęło 8 godzin, ale to jest w sumie jedyne, co jesteście w stanie stwierdzić. Nie czujecie się źle po leżeniu na twardej posadce, więc też raczej niedługo. Okej, to w takim razie chodźmy ostrożnie, nie czujmy się zbyt pewni, bo te korytarze znowu mogły zalęgnąć się jakimś cholerstwem, tak? Więc jakby powoli. Dokładnie. Proszę odświeżyć alarm? Nie, ten alarm rzuciłem ze zwoju, jak pan zapewne pamiętasz, więc był jednorazowy. Okay. Zatem chodźmy, chcieliśmy pójść w górną część podziemi, prawda? Owszem. To najpierw wróćmy do tego początkowego pokoju. Korytarza, tak? Tak. Dobrze, to Ragnar otwiera drzwi i przechodzi jako pierwszy. O, widzę, że Arak zapierdziela szybko. Tak, ma lżejszego pionka od was. To jest tekturowy. Nie trzeba się mojego pionka. Więc wróciliście do tego pierwszego korytarza, tego dużego korytarza, w którym walczyliście z ptakami. I gdzie się szykujecie? Bo ostatnio mówiliście, że chcieliście sprawdzić pomieszczenia na wschód, tam gdzie widzieliście dziwną substancję na drzwiach tych środkowych. I mówiliście też, że może na północ, bo o tych pomieszczeniach przynajmniej wiecie, jak mniej więcej wyglądają zgodnie z mapą, którą dostaliście od goblinów. Więc w którą stronę? Ja bym proponował chyba północ, nie? Niech i tak będzie. Ja to bym wypiła miksturkę, zanim gdziekolwiek pójdę. A posiadasz? Mhm. To pij. Którą? Właśnie już patrzę. Ja ładuję swoją kuszę na wszelki wypadek. Nie wiem, czy była załadowana. Jeśli nie, to ją ładuję. Drobna była większa od pomniejszej? Czy odwrotnie? Nie, drobna leczy K8, a pomniejsza leczy 2K8 plus 5. To pomniejszą sobie zużyję. To rzuć 2K8, dodamy 5 i zmniejsz sobie na karcie postaci ilość tych miksturek. A ja w sumie mam jeszcze taki pomysł. Wyciągam różdżkę leczenia z mojego ekwipunku i użyję jakby dzisiejszy ładunek na to, żeby zrobić leczenie z trzech akcji, czyli obszarowe. Obszarowe. Okay. Dobrze zrobiłeś to, jak Adara wypiła miksturkę. Nie, no ale dobrze, i tak jej zostało jeszcze 8. Maksymalnie punktów. 8 dostanie, więc ewentualnie się do maksa wyleczy. Tak? Dobra, rzutka 8. Czyli tak, Adara wylecza 14. Bardzo dobrze. I teraz jeszcze ty rzutka 8, to wszystkim podleczymy. To i 8! Buja! Dobra, czyli wszystkim leczysz 8. Wykorzystałeś swoje szczęście na kolejne 10 odcinków. Tylko nie każ mi rzucać na wytrzymałość. Dobra. No teraz tak, rzuć na wytrzymałość. Ej! Jak to? Nie, żartuję. Dobrze. Ale nie, naprawdę, jak ja rzucę jedynkę podczas tej sesji, to nie wiem, coś... Nie powiesz, że to wychodzę, no bo... Nie wychodzę. Ale coś czego takiego zrobić społecznościowego. To na tym pomyślę, ale za chwilę powiem, co się stanie. Dobra, no Rakunie, to... prowadź. Rakunie, co widzą twoje goblińskie oczy? Co widzą moje goblińskie oczy? Na razie to ty u Rolfa, bo za nim stoisz. Widzę księżyc. Rolfie, podciągnij te portki. Dobra, gdzie? Północ czy wschód? Szybka decyzja. Jeszcze północ, niech Rakun wybierze. No to proszę. Miś, okej. Z tego co pamiętam, wiedzieliśmy, że to jest jakieś takie jedno większe pomieszczenie, które jest połączone, tak? To na północ, do którego prowadzą trzy korytarze. Znaczy o dużym pomieszczeniu to mówił Alak na wschodzie tej sali wojennej, a na górze bardziej komnaty takie mieszkalne, sypialne i tak dalej. Okej. No dobrze, to może zaczniemy od zachodniej części. Proszę, w jakiej kolejności idziecie? No to ja idę pierwszy, żeby spoglądać i w miarę cicho otwierać drzwi. Ja zostanę trochę w tyle, znaczy pójdę tylko w ostatni. Proszę bardzo, no więc chcesz otworzyć drzwi, więc możesz rzucić na skradanie, jeśli delikatne, jeżeli coś innego chcesz robić, to powiedz. No delikatnie, bo nie mają dziurki od klucza. 23.
Okej, okay, to powinno być dość cicho. Po prostu te drzwi były naoliwione. Te wyjątkowo tak. Naplułem na zawiasy. Właśnie. Widzicie pomieszczenie wyglądające na swego rodzaju sypialnię i może połączoną z jakimś dawnym pomieszczeniem biurowym. Widzicie połamane łóżko, widzicie potrzaskane szuflady i przełamane na pół biurko. Widać, że dawno nikt z tego pomieszczenia, no, że jego oryginalny właściciel dawno z tego pomieszczenia nie korzystał. Natomiast pod północną ścianą są też zbudowane z dwóch jakby prześcieradeł tłustej zapleśniałe namioty. A pod tymi namiotami śpią sobie w najlepsze dwie istoty. A z tej odległości widzisz, że są to... No, wyobraź sobie połączenie żaby z człowiekiem. Od razu by cofnęli grant naukowy. Pokażę wam zaraz może z bliska, jak te piękne się wyglądają. Wszyscy oprócz Rolfa je widzimy, czy tylko Rakun? No w tym momencie to Rakun jest pierwszy, a Dara pewnie coś widzi z nad jego ramienia. I a... na razie śpią. Udało ci się na tyle cicho otworzyć w tym pokoju? Drzwi. Nie. No właśnie, bo ja widzę, a Darze nad głową światełko lata, tak? A czekaj, to wrzuciłeś znowu to światła? No tak, tak. Okay. Tak to było pierwsze, co zrobił, jak wstał. Ale wiesz, jak na poprzedniej sesji udało mu się skrać przed szkieletem ze światłem latającym dookoła Rakuna, no to wiesz. Nie, obok mnie światełko nie lata. No jak to, obok każdego oprócz Alfa. To cztery światełka. Ale ja mam widzenie w ciemności. A, no tak. Możesz wyłączyć jego światełko, jak chcesz. Ale... Ja sobie trzymam dwa światełka obok siebie. Jedno czerwone, drugie zielone. Ja oblizuję palce i tak łapię to światełko, tak psss. Okay, czy wracamy na inicjatywę, czy... Aha, dobra. Nie, na razie śpią. Czy ja coś o nich wiem, tych stworzeniach? To chyba na naturę musisz rzucić. Rzuć sobie... Nie. Rzuć na społeczeństwo. Ja też sobie rzucę. O, panie. Możecie rzucić na społeczeństwo, tak. Ale tylko 13, rzucić, nie, 15. Ja szepczę do Ragdara. Hej, co tam widzicie? Używam mojego zaklęcia wiadomość, żeby w głowie Rolfa odezwał się mój głos. Cicho, Rolfie. Rakun na razie zatrzymał. Nie widzę go zza Alaka i Adary, ale musiał mieć jakiś powód. Poczekajmy chwilę. Okej. Okay. Okay, czy w takim razie wiemy, co to jeszcze? Nie wiecie, wiem. Nie wiecie. Rakun, kojarzysz tego typu stworzenia, ale nie masz pojęcia, jak się nazywają. Okay, słyszysz głos w mojej głowie, Rakunie. Rakunie, zatrzymałeś się? Co się dzieje? No, znaleźliśmy jakąś dwójkę żaboludzi, którzy sobie śpią. Ciężko powiedzieć, czy są przyjaźni, czy nie, ale... Ile ich jest? Dwoje. Dwie, dwóch, cholera wie. Może otoczmy je po cichu i obudźmy na spokojnie. Niekoniecznie muszą być wrogo nastawione. Ja chcę się podkraść. Dobra. To może zacznę ja, zanim będziesz przechodzić po mnie. Przekazuję te wszystkie wiadomości całej drużynie. Dobrze, to kto chce się skradać? To ja też. Ja na pewno chcę się skradać. I wysłałem wiadomość do Alaka, który pierwszy raz słyszy mój głos w swojej głowie. Nie wydaje się zaskoczony. Znaczy zacznijmy od tego, że stoisz za nim, mogłeś mu szepnąć do łóżka. No tak, tylko że jak będę szeptał, to jest mała szansa, że mnie usłyszał, a z tym zaklęciem nie ma żadnej szansy, że mnie usłyszał. Alaku, w tej zbroi chyba nie wygonić się będzie skradać. Może dopóki oni się nie obudzą, pilnuj wejścia, żeby nie uciekły. Dobrze, zostanę przy drzwiach. To ja Dobra, się skradam. Więc na tak, pewno. Proszę waszą trójkę, żebyście się ustawili tak, jak się skradacie. Znaczy może tak, pierwszy niech będzie Rakun, ponieważ idzie pierwszy, więc Rakun przejdź w to miejsce, w które chcesz i rzuć na skradanie. No, już widzę, że Adara rzuciła, ale najpierw. To z lewej to jest namiot też, tak? Tak. To ja bym sobie podszedł pod ten namiot, żeby być w jakikolwiek ukryciu. 23. A Adara wyrzuciła ile na skradanie? 10. 10, a więc... Mam się poruszyć? Podeszłaś... Nie, po kolei robimy. Podeszłaś do... Od prawej strony, do tej istoty.
I w momencie, jak podchodziłaś, stanęłaś na jakiś mały kawałek drewna, prawdopodobnie jakąś łamaną kawałek szuflady, i tak głośno pod nogą chrupnęło. I oba te stworzenia natychmiast otworzyły swoje wielkie, zielone oczy i z takim głośnym bulgotem sięgnęły po swoje włócznie i odwróciły się w waszą stronę. Rzućcie na inicjatywę. W naszą? W sensie zostałem zauważony? Ty nie zostałeś zauważony, więc ty rzuć na inicjatywę, rzucając skradaniem. Tak jest. To, więc niech zostanie już to, co wyrzuciłeś na początku. Okej. Jej, 13. 11. Lepiej ode mnie masz, Rolfie. Okej. Wiecie, mi jeszcze za nim rzucić. Alak zaraz rzuci. Alak nie będzie rzucał. A ja kojarzę te zwierzęta z tych, z trailerowych grafik. Były tam chyba. Jezus Maria. Ktoś na zdrowie? Okej, więc zaczynamy rundę pierwszą. Z twojej obecności Rakun nie zdają sobie sprawy, ale dobrze wiedzą, że tuż za nimi jest Adara. I pierwszy jest ten właśnie, który jest tuż obok niej. Tak jak powiedziałem, on chwycił włócznie, która leżała obok niego, bo złapał pierwsze, co było obok. I spróbuje... No, rzucić to nie rzuci, więc spróbuje cię dźgnąć tą swoją włócznią. Naturalna 20. Jej! I mam bardzo złą informację, ponieważ te istoty są nazwane. O nie! Papa, Daro! Także, znaczy moje pierwsze pytanie, czy 26 w ciebie trafia, ale naturalna 20, więc siłą rzeczy. Dobrze, więc najpierw wyciągnę kartę. Żeby tylko to nie była ta karta. To były obrażenia kłute. Krytyk nazywa się utkwiło w kości. Cel otrzymuje 1k6 obrażeń od krwawienia. Trwałych obrażeń od krwawienia. To nie tak źle. Najpierw obrażenia, pozwólcie, że rzucę. Zwykłe. To jest 10 obrażeń od samej włóczni. I do tego jeszcze będzie krwawienie, ale to na końcu twojej tury. To była jego pierwsza akcja. Druga akcja. Wypuszcza swoją włócznię i wyciąga maczugę z zapasa. I trzecia spróbuje cię uderzyć maczugą. To jest 29 z odjęciem 5, 24. No. Zgaduję, że trafię. No i tak jakby. Zadaję 7 obrażeń. I teraz Rakun. Jak wysokie są te stwory w stosunku do mnie? No są większe od ciebie. Ja możemy uznawać za, mechanicznie mówiąc, za średnie. Są... jakby to powiedzieć, no niewiele niższe od Adary. Powiedzmy, że o głowę niższe od Adary. Okej. Okay. Ale nie zauważyły ciebie. Adara, bijesz niższych od siebie. Ładnie to tak... Chciałam to gówno zabić we śnie, a ty mówisz, że bije niższych. No jakby... To ja zacznę od tego, że się podkradnę do tego bliżej mnie, co jest. Rzuć na skradanie. 9. 9. No niestety zauważył cię. W momencie, jak się odwraca w moją stronę, to wyciągam rapier i atakuję go. Proszę bardzo. 12. 12 nie trafia. No to jak nie trafiło, to lecę w drugą stronę rapierem i próbuję jeszcze raz. 25. 25 już... Z odjęciem piątki to będzie 20, trafia. Czyli 4. 4 kłute, okej. Okay. Dobrze, ćgasz go i Adara. Na pewno no przeszczęśliwa. To... Tak, wszyscy wiecie, co zrobię. Say it! Say the phrase! Podwójne cięcie! Możemy zrobić grę w picie za każdym razem, jak rzuci to.
Okej, długim mieczem to jest 12, zakładam, że nie trafia. Nie. I krótkim 21. To trafia. 5 obrażeń. Okej, okay. I co dalej, jako trzecią akcję? I spróbuję to coś zastraszyć. Za pomocą Proszę tego bardzo. Mojego spojrzenia, więc nie będę nic mówić. Nie musisz mówić, po prostu patrzysz się jak wariatka. Tak. Co to, na co miałam? Standardowy luk na jej twarzy. Na zastraszenie. O, patrz, 14. 14. Patrzysz się głęboko w te wielkie, zielone oczy, ale stworzenie pozostaje niewzruszone. Rolf. Pana spojrzenia. Jestem tak trochę z tyłu. Trochę ale... tak, ale... Słyszysz, co się dzieje. Co to było? Skryt. To był ten potwór. Okej, dobra, to w takim razie... Jakie to on zasięg? Co ma zasięg jaki? 30, ale nie, wtedy musiałbym przez moich tych atakować. No, będziesz miał na pewno ujemny modyfikator, jeśli się nie poruszysz. Na minus 1 przez swoich. No to nie, to i tak się poruszę pod ścianę. I rzucę... boską lancę na tego żaboludzia bliżej Adary. Demet, nie powiedziałem tego. 10. Wierszyka, przez co nie trafiłeś. To wszystko! Nie, 10 nie trafia. Dobrze, coś jeszcze? No nie, to były trzy akcje, tak? Bo jakby on... A, ciągle zapomniałem, że to zaklęcie dwie zużywa. Okej. W takim razie czas na tego żaboludzia, który stoi przy rakunie. On też trzyma włócznie, ale on zrobi coś innego. On otwiera swoją wielką żabią mordę i zaczyna bardzo głośno skrzeczeć. I wszyscy, którzy jesteście w odległości 30 stóp od niego, czyli wszyscy rzućcie na wolę. 25, jest to kryt. Dobrze. No również 25, ale nie kryt. Ha! W woli jestem dobry? No też niby jestem dobry w woli, ale wyszło mi 10. 21. Dobrze, więc wszyscy za wyjątkiem Ragdara i Alaka czujecie się okej. Okay. Alak wyrzucił 9 na kostce. Ile Alak ma plusa do woli? 5. No to nie, to jest razem 14. Więc Ragdar i Alak jesteście przestraszeni 1. To było pierwsze, co zrobił. Druga rzecz, którą zrobi, to nadal nie zamykając swojej paszczy, wysuwa się z niej olbrzymi, ociekający śliną język i spróbuje tym jęzorem chlasnąć rakuna. Oje. 17? Chyba nie. Nie. No nie. Tak jeszcze tylko uściślając, czy na koniec, który Adary rzuciła za krwawienie? O, nie rzuciła. Dzięki za przypomnienie. Rzuć K6, a potem K20, żeby sprawdzić, czy się skończyło. 2. Czyli 2 obrażenia od krwawienia, K20. 16. Skończyło się krwawienie, nie krwawienie. No i widzicie, dobrze wyszło, nie? Przynajmniej wiemy, że Adara nie ma hemofilii. I drugi raz spróbuję w drugą stronę, znowu jęzorem, czyli na minus 5. Krytyczna porażka. Mam 1 na kostce. Czyli ciągniesz kartę? Kiedy z tej porażki? No oczywiście, że tak. Jezu, może zapamiętał! Nie trzymać, ale chciałem go złapać za język. Dobra, wyciągam kartę, a więc... Porażka ma nazwę... Zaostrzony koniec idzie gdzie? O Jezu! Jestem... That's what she said. Jest ranny 1, a jeśli był wcześniej ranny, to ta wartość rośnie o 1. No, czyli za wiele to nie robi, chyba że będziecie go chcieli powalić, a nie zabijać. Okej, okay, i Ragdar. Światło Rolfa daje na jakim rozpraszaniu, na jaki dystans działa? Na 20. Aha, dobra. To tak, pierwszą akcją się poruszam. Przed Alaka. Nie podtrzymuję świateł, ale światło Rolfa działa na tyle, na tak dużym obszarze, że całe pomieszczenie powinno oświetlać. Więc to nie zmienia widoczności.
Więc mam jeszcze dwie akcje. I tak, jedną akcję zamierzam szybko w każdym znanym języku, czyli to jest wspólny, smoczy, orczy i krasnoludzki. Powiedzieć dwa słowa, mianowicie przychodzimy w pokoju i chcę zobaczyć, czy oni mnie zrozumieją. Trzy słowa. Jak cholera, przychodzimy w pokoju, nie? Podwójne cięcie! Jakie masz języki? Wspólny, orczy, smoczy i krasnoludzki. Rzuć raz na dyplomację. 25. 25. Widzisz, że w momencie, kiedy zacząłeś mówić po smoczemu, to odwróciły się w twoją stronę na chwilę, ale są na tyle, jeden jest na tyle zajęty tym, że właśnie się skaleczył w język, a drugi dźganiem Adary, że nie zrobiło to na nich większego wrażenia. Ale zareagowali na to, jak odezwałeś się po smoczemu. I trzecia akcja? Okej, to trzecia akcja w języku wspólnym, krzyczę do swoich towarzyszy. Hej, hej, nie atakujcie ich jeszcze! Zrozumieli mnie w języku smoczym. Rolfie, ulecz ich. Adaro, Rakunie, nie atakujcie ich. Pokażcie, że przychodzimy w pokoju. I jeszcze mówię to, wyciągając ręce i odkładając kuszę, patrząc się prosto w oczy tym stworzeniom. Ale ja się nie chcę do nich zbliżać za bardzo. Okej, dobra, to była twoja trzecia akcja. Teraz Alak, tak, który stoi za tobą i mówi... Nie wiem, czy to, co chcesz zrobić, to jest dobry pomysł, ale ci ufam. I staję obok ciebie i tylko trzyma wyciągnięty miecz, ale nie odkłada go. Runda druga. I czas na tego żabolutka, który jest przy Adarze. On odwraca się w twoją stronę, Ragdar. I słyszysz tylko kilka słów, które bulgocze. Na początku nie jesteś w stanie rozpoznać do końca, co mówi, więc chyba mówi w jakimś innym języku i brzmi to mniej więcej w ten sposób, a potem tylko skrzeczy i drze się chwała Żaroszpola i dalej rzuca się na Adarę i spróbuje ją chlasnąć jęzorem za 14. Czyli nie trafia. Nie, drugi raz. Dobra, nieważne. Dwa. I trzeci raz zrobi to, co zrobił tamten poprzedni, czyli zacznie skrzeczeć wszyscy oprócz Adary, ponieważ ty miałaś poprzednio krytyczny sukces, rzućcie na wolę. 18. 11, serio? 24. Dobrze, więc znowu Ragdar i Alak, nadal jesteście przestraszeni. Jeden. Rakun. Mam PTSD. No to biorąc pod uwagę, że nie były zbyt przyjazne, to chciałbym kontynuować próbę dźgania tego, co jest bliżej mnie. Tak zwane dźganie stałe. Proszę bardzo. 22. To jest trafienie. I piątka. Druga akcja. Możemy jakoś celować w konkretne części? Daje nam to coś, czy to jest atak-atak? To jest atak. Musiałbyś mieć specjalne zdolności, specjalne atuty do tego, żeby w coś celować. Możesz próbować rozbrajać, możesz próbować chwytać, tego typu rzeczy. Mhm. I nie mogę się przygotować do tego, żeby próbować złapać go za język, jeśli kolejnym razem mnie zaatakuje? Możesz. Możesz. I na to bym musiał poświęcić cały ruch, tak? Już do końca, późno. Tak. Już dwie, dwie akcje, jeżeli na to poświęcisz, to wystarczy. Okej, to ja się przygotowuję do Okej, czyli będziesz chciał go złapać za jęzor, jeżeli będzie dalej chlapał nim. Tak. Okej, Adara. No, to podwójne cięcie. Długim mieczem 24. I krótkim też 24. To są dwa trafienia. To jest 9 obrażeń łącznie. W porządku. I trzecia akcja. I znów spróbuję zastraszyć. Kolejny pojedynek na spojrzenia. 11. 11, nadal nic. Stworzenie jest na tyle wściekłe, że będzie ciężko. Odważny żabolut. Jakieś mało straszne te moje oczy. Za bardzo Rolf. Się świecą. Okej, widząc, że jakby te stworzenia nie ustępują nawet przy próbie jakiegoś dogadania się z nimi. Nadal nie chcę do nich podchodzić, więc
Rzucam boską lancę na tego bliżej Adary, widząc, że już prawdopodobnie jest gdzieś tam mocno pokiereszowany. Uh-huh. Ale tym razem, moment, recytuję przed rzuceniem zaklęcia. Tu zaboli, tam zakłuje, ostrzem z światła wymachuje. Machuj, machuj. I machuje na atak z dziewiem. No matko boska, co to ma być? Kajdenie! Kajdenie, gdzie się podziałeś? Pewnie pije. Obraził się po tym, jak stwierdziłeś, że nie chce wyleczyć Alaka. Nie chce pomóc Alakowi. Oj, już skończ. I co dalej? Trzecia akcja? Po prostu podejdę obok Rakuna. Okej. Dobrze, teraz ten, co przy Rakunie. I on tak spróbuje cię chlasnąć jęzorem, także możesz rzucić na... Rzuć na refleks. Albo na akrobatykę, co wolisz, na któryś z tych dwóch. No to refleks 17. 17. Ach, było blisko, prawie ci się udało go złapać, ale niestety chlasnął na tyle szybko. I za 18, i to nie trafia, bo ty masz 19, prawda? Tak jest. Dobra. Tak, tak. W takim razie maczugą spróbuję cię zdzielić. Maczugą? A nie jest... ma włócznie? A przepraszam, ten ma włócznie, masz rację, włócznią spróbuję cię dźgnąć, ale to i tak nie zmienia faktu, że to jest tylko 11. A jako trzecią akcję pobiegnie w stronę Ragdara. I teraz Ragdar. W języku smoczym jeszcze raz próbuję się do nich odezwać. Naprawdę nie chcemy walczyć. Moi kompani się was przestraszyli. Zakończmy tą walkę, zanim ktokolwiek mocniej ucierpi. Rozumiem, że rzucam na dyplomację. Rzuć, rzuć. 17. Patrzy się na ciebie, wybałusza oczy, szczerzy małe, ostre ząbki i tylko syczy. Wygląda, jakby chciał mnie zaatakować dalej, tak? Wygląda, jakby chciał ci odgryźć łeb, mówiąc krótko. No to w takim razie... Płonące dłonie na cały pokój! O tak! Nie, zużyję mój punkt skupienia, żeby z mych dłoni wyrosły smocze pazury, dając mi jednocześnie plus jeden do klasy pancerza i odporność na ogień częściową. I ostatnią akcją atakuję go moimi smoczymi pazurami. Tak, mówiąc w smoczym języku, albo w sumie nic nie mówiąc, bo nie mam nawet pojęcia, co mam mu powiedzieć w takim razie. No, sorry memory. Dobra, rzucaj. Fajnie. Czyli ile? 9. 9, nie, to nie trafia. Zamachujesz się swoimi smoczymi pazurami, ale żabol tylko odskakuje. Teraz Alak, który widzi, co się dzieje, patrzy się na ciebie i mówi: wybacz, zielony przyjacielu, ale to chyba nie działa. Podchodzi i używa potężnego ataku. 28, trafia. I zadaje 5 obrażeń razy 2, czyli 10. Dobra. Trzecia runda. Znowu ten żabul, który jest przy Adarze. On się ciebie uczepił. I pierwsze, co zrobi, to znowu chlaśnie jęzorem. Za 14. Nie rzucam więcej tą kostką. Gdzie jest ta druga? Drugi raz to samo. Naturalna jedynka. Ojoj. Dobra, wyciągam kartę. Cóż się może stać? Na pewno nic złego, prawda? One same się zaraz zabiją. Porażka nazywa się przyciąłem się. Krótko mówiąc, chlastał tym jęzorem i gdzieś ten jęzor mu utknął w jakimś, nie wiem, w jakiejś szufladzie czy coś. Skaleczył się, przyciął i otrzymuje K8 stałych obrażeń od krwawienia. Języka najgorzej zatamować. Jest 6 obrażeń, sprawdzam, czy krwawienie ustało. 17 ustało. Ale ma jeszcze jedną akcję, więc znowu spróbuję was przestraszyć swoim skrzekiem. Wszyscy oprócz Adary, proszę rzut na wolę. O właśnie, byłem przestraszony, więc w sumie tam zwróciłem 8 na 9, ale to dużo nie zmieniło. 8. 21. 22. Dobrze, więc tym razem Rolf i Alak tylko są przestraszeni. I Rakun. Rakun i Alak. Przepraszam, Rakun i Alak, tak. Ten Alak to niezły tchórz. To biorąc pod uwagę, że Alak z Ragdarem mogą sobie pomóc, to biegnę
kierunku tego żaboluda, co atakuje Adarę. Co by ją wspomóc i atakują go rapierem. Przy okazji go flankowałeś. Tak jest. Czyli będziesz zadawał dodatkowe obrażenia z... Tak. Jak trafi. Tak. No i minus 2 ma do klasy pancerza, proszę bardzo. 18. 18 trafia. Czyli 8 damage. 4 śmiertelne, tak? Śmiertelne byłyby z krytyka, tylko z ukrycia, czyli... Okej, okay, czyli 2, czyli 10 w sumie. Okej, okay, trafiasz go gdzieś od tyłu, zadajesz mu dużo obrażeń. Jest w bardzo złym stanie, ale nadal trzyma się na nogach. I masz jeszcze jedną akcję. A czy przestraszony daje nam minus 1 do atakowania, nie? Tak, ale to nadal trafia. On w tym momencie trzyma włócznie, wyrzucił włócznie, trzyma maczugę. Chciałbym spróbować go rozbroić. Proszę bardzo. No to chyba nie rozbroiłem, bo 8. Nie rozbroiłeś go. Okej, okay, Adara. Podwójne cięcie. Stoi, tylko nożycuje. To brzmiało źle. W każdym razie 20 i 24. I on jest oflankowany, czyli ma minus 2 do klasy pancerza. To nadal nie są krytyki, ale oba to trafienia. Świetnie, więc 18 obrażeń. I pierwszy z żaboludzi pada martwy. O tak. A drugiego zastraszam. 20, nareszcie! Ja tak, w tym momencie to już zadziałało. Coś do niego krzyknęłaś, spojrzał się na ciebie i coś zobaczył w twoich oczach, co nim wstrząsnęło i jest przestraszony. Rolf. Zresztą dopiero zabiłam jego kompana, więc jakby... Jak najbardziej. Dobra, widząc, że jeden padł, nabieram jakby pewności siebie. Podchodzę do tego żaboluda, tak żeby go oflankować wraz z Ragdarem. Czyli ma minus 3 w sumie, bo jest przestraszony. No i... pchnę go rapierem. Moje żabcie. Chyba go trafiłeś. Jak najbardziej go trafiłeś. Ile? Naturalna 20, nawet nie pytamy ile. Bronią finezyjną. To są obrażenia kłute. Przekłuty policzek. Cel musi wykonać test 5 na K20. Jeżeli będzie próbował rzucać zaklęcia. Z elementem werbalnym. Tak jest. Okej, okay, więc wbiłeś mu się w policzek, zadaj obrażenia. 3 plus dodatkowo 2 śmiertelne. Tak, ale razy 2 twoje zwykłe, czyli 8 w sumie. Okej, okay, więc wbiłeś mu się w policzek, rozorałeś go. I masz jeszcze jedną akcję. Podbudowany tą bardzo wykwintną sytuacją, postanawiam go jeszcze raz uderzyć. Macie dziś za dobre rzuty. Ehe. 14. No i minus 5, nie, to już nie trafia. Okej. Okay. Teraz ten żaboludź, który został z rozoranym policzkiem, on za wiele zrobić już nie może, ale pierwsze co spróbuje, to przez ten skaleczony policzek wystaje kawałek języka, spróbuje tym zakrwawionym mięśniem cię chlasnąć. I jest przestraszony, czyli to też jest na minus 1. Mnie? Tak. No ty go dziabnąłeś w policzek, kogo się spodziewasz, że chlaśnie? Ogólnie jest przestraszony, nie? To jest 20, ale nienaturalne. Trafia i chwyta cię swoim językiem, nie zadając obrażeń, oplątuje cię tym wielkim, obślinionym jęzorem. No serio? I trzymając cię, będzie próbował cię dźgnąć swoją włócznią. Leczka, czy ty jak jesteś przytrzymany... Aha, to jesteś nieprzygotowany, okej. Okay. Czyli masz minus 2 do klasy pancerza. Proszę nie mówić, że jestem przytrzymany. No ale jesteś. Dobrze, więc to jest, podliczmy sobie na minus 5, ponieważ to drugi atak. 11, to cię niestety nie trafi i drugi raz zrobi to samo na minus 10. To jest 14. Taką masz klasę pancerza? 16, a to ma minusy. A z tego jestem przy... O Boże.
Masz minus 2, czyli 14, czyli trafia cię swoją włócznią i zadaje ci 11 punktów obrażeń. Ja stękam, trzymając cios w ramię. Będąc trzymany przez wielki jęzor. Ragdara. No to najpierw cios moimi pazurami smoczymi. Obetnij mu ten język. Naturalna jedynka, serio? Dobrze, pozwól, że wyciągnę trzecią kartę. O już nie! I to jest atak sieczny bez broni, prawda? Ale nie, bez broni, prawda? A, bez broni, no. Dobrze, więc porażka nazywa się tylko nie w słaby punkt. A więc tak chlasnąłeś, że trafiłeś sam siebie. Au. Obrywasz K6 stałych obrażeń od krwawienia i nie możesz użyć tego ataku do końca swojej następnej tury. Serio? Czyli obrywasz 3 obrażenia. No to mam jeszcze 2 akcje. Umrzemy. Które zużyję na pocisk telekinetyczny. Zadam mnie ogłazem. 28 to jest krytyk! Nie wierzę! Chciałem tak skrajne rzuty. Okej, okay, ciągniemy kartę. To był magiczny atak. Spetryfikowany. Cel jest spetryfikowany na 10 minut. I 12 obrażeń, tak? Tak. Głazem uderzyłem go tak mocno, że sam się stał tym głazem. Okej, okay, dobrze, czyli... Hej, może okay, teraz nam się uda z nim dogadać. Co się stało? Nie, no. Powiem tak, stało się kilka rzeczy. Ponieważ najpierw liczymy obrażenia, później sprawdzamy efekt. A więc to, co się stało, to podniosłeś ten kawałek gruzu, poleciał w jego stronę, trafiłeś go, padł na ziemię martwy, zamieniając się w kamień. To jak tylko padł na ziemię i widzę, że zamienił się w kamień, widzę, że już nic nie zrobimy, krzyczę do Rolfa, ustabilizuj tego, co zabiła go Adara. A przepraszam, a teraz Rolf jest kamiennym językiem owinięty. Nie no, raczej jak padł martwy, to... Jest. Co? Jest. O nie. O nie. Próbuję rozwalić moimi pazurami ten kamień. Nie. Przed chwilą się nimi pociachałeś sam, no proszę cię. No już to sorry powiedziałem. Ja mam narzędzia tak, do... Najpierw Ragdar rzuć K20, żeby zobaczyć, czy dalej krwawisz. 13. To jedynka była bliska. Tak, dalej krwawisz. Obrywasz 2 obrażenia. Chlip. I uderzam pazurami. I uderzasz pazurami w... Czyli 7 plus 6, 13. Okej. Okay. To będzie akurat dość ciekawe, bo muszę sprawdzić, jakiego rodzaju kamieniem jest coś, co jest spetryfikowane. Sprawdźmy więc. Klasa pancerza 9, twardość 8 i tyle samo punktów życia, jakby się było dalej żywą istotą, a język ma punktów 3. Czyli na to ile wyrzuciłeś? 13 wyrzuciłem. A, dobrze, wyrzuciłeś 13. Dobrze, czyli trafiasz i zadajesz ile obrażeń? 2 cięte, 2 ogniste. Dobrze, to wystarczyło. Język rozpada się na kawałki. Rolfie, szybko, ustabilizuj! No niestety, tam nie ma za bardzo co stabilizować. Tego u góry? Mm-mm. O, cholera. On już leży dawno się na dole? Krwawił. Tak, ten na dole jest zamieniony w kamień i jest tak, martwy. Też tak, patrzę, na Ragdara, właśnie patrzę najpierw na jakby tą kubkę gruzu, takie... Nope, patrzę na tego drugiego. Chyba też nie. No, wybacz, przyjacielu, jakby nic tutaj już nie poradzę. No nie jestem cudotwórcą. Zawsze mogę wyrzucić jedynkę i pogorszyć sytuację. Dobra, Ragdar, otrzymujesz kolejne 3 obrażenia od krwawienia. O tak. Właśnie, czy ja mogę kogoś ten? Czy co możesz? Czy ja mogę ustabilizować, znaczy się, czy ja mogę na nich wykonać leczenie, jako zatrzymać krwawienie, skoro byli leczeni? Ja nie byłem leczony. Znaczy inaczej, czy mogę wykonać test medycyny na zatrzymanie krwawienia? Nie byłeś leczony? Nie. Nie był. Dobra, no to podchodzę szybko do Ragdara, starając się opatrzyć jego rany. Właśnie tu jest takie... Tak, okej, okay. To myślę, że to wystarczy, bo to akurat nie jest opisane, ponieważ obrażenia te trwałe, one działają co turę, czyli teoretycznie co 6 sekund, jeżeli nie mamy walki.
I co tą turę musisz to sprawdzać. Jest napisane tylko i wyłącznie, że dopiero jak ci się uda ten test, to wtedy się to przerywa. Ale ja myślę, że możemy uznać, że leczenie ran. Ale moment, to czekaj chwilę. Się tego pozbędzie. Ale ja i tak straciłem prawie pół życia. No. Dobrze, jeżeli chcesz go leczyć, to rzuć na medycynę. A ile to zajmuje? 10 minut? 10 minut. Mogę w trakcie medytować, żeby uzyskać punkty? No nie, no sorry, on cię bandażuje, nie wiem, szyje, zalewa ci rany alkoholem. Nie sądzę, że jesteś w stanie się przez ten czas skupić. Jest taka akcja, czyli jakby pierwsza pomoc, tak? I tam wśród niej jest stop bleeding, czyli zatrzymanie krwawienia. Ona wynika z medycyny. O, proszę. No i wszystko jasne. W takim razie, żeby to zrobić, to co? Test na medycynę. Czy nawet nie musisz? Tak, test na medycynę. Żeby przerwać krwawienie. Faktycznie, dzięki, nie mogłem tego znaleźć. I to jest test taki sam jak efektu, który wywołał krwawienie, ponieważ to był... A przez to ty zacząłeś krwawić? Sam się skaleczyłeś? Tak. Dobra, więc to będzie jak twój klasowy poziom. Czyli to samo, co masz przy zaklęciach, jak rzucasz. Czyli ile? 18? 17? 17. 17. Okej, okay, medycyna, musisz wyrzucić 17. A nie, czekaj, 18. Aczkolwiek 16. Wiesz co, 16. Nie, zróbmy tak. Ja to uznam jako twój test na leczenie ran, ponieważ to administer first aid to jest akcja, żeby ją robić podczas walki. Widzisz, to zużywa dwie akcje i chodzi o to, że dajesz tej osobie szansę na zrobienie kolejnego testu na zatrzymanie trwałych obrażeń. Więc powiedzmy, że po prostu to było twoje leczenie ran z medycyny, rzuć 2K8, żeby go wyleczyć i zatrzymujesz krwawienie. Hej! Myślę, że to ma większy sens. 8. Hej, pełno życia. Temu to mało do szczęścia potrzeba. Dobrze, więc dwa żabostwory leżą przed wami martwe. No właściwie jeden leży, drugi się rozsypał. Co robicie? Lutujemy! Ja najpierw sprawdzam, zanim zaczną lutować, czy jakiś pułapek tutaj nie ma. Nie, nie znajdujesz żadnych pułapek. To lutujmy. Dobrze, więc rzućcie na percepcję, kto przeszukuje pomieszczenie, kto sprawdza zwłoki i tak dalej. Ja raczej pomieszczenie, 23. 24. 13. 9. Adara znowu sprawdza ściany z zewnątrz. Okej, okay, dobrze, więc dobrze, więc przy sobie, tak jak mówiłem, każdy z nich ma po dwie włócznie, tu i ówdzie leżą włócznie, więc w sumie znajdujecie cztery włócznie, dwie maczugi, nic poza uzbrojeniem takim nie znajdujecie. Są ubrane w zbroje skórzane, nie wiem, czy chcecie z nich to zrywać, nie sądzę, ponieważ sami macie lepsze. I jeden z nich ma ze sobą sakiewkę wypełnioną monetami, to znajduje Ragdar i w niej jest 19 sztuk srebra. Już. Rakun, ty w tych zwłokach obok Adary znajdujesz małą onyksową figurkę psa. Mogę z nią zidentyfikować, jak chcesz. Ja chyba wiem, co to jest. To ja ją podaję najbliższemu, czyli powiedzmy Rolfowi. Bo okay, nie wiem w sumie, co to za pies raczej. Staram się zidentyfikować ten przedmiot. Dobrze, więc poprosiłbym rzut na arkanę. 8. No nie za bardzo wiesz, co ta figurka może robić. Rolfie, co tam trzymasz? Próbuję ugryźć, nic się nie dzieje, dwa daję Ragdarowi. 13. 13. Okej. Okay. Na twoją wiedzę, ty wiesz, co to jest, a więc... Nazywają te figurki bardzo prosto, bo cudownymi figurkami, natomiast działa ona w bardzo prosty sposób. Każda taka figurka jest w kształcie jakiegoś konkretnego zwierzęcia, a ta, ponieważ jest w kształcie czarnego psa, może się zamienić w psa strażniczego. Taki działa... Pokémon. Tak, mniej więcej, więc żeby tego użyć, musisz poświęcić dwie akcje. Aktywujesz taką figurkę, kładąc ją na ziemi, wypowiadając jakieś imię, które nadajesz takiemu psu. Wtedy trzeci ta figurka piesek zmienia się w psa. W kwestii mechanicznej jest uznawana za tak zwanego miniona, czyli słucha się poleceń. Rozumie język postaci, która go przyzwała. Musi rzeczywiście wydawać polecenia, poświęcając na to akcję. Jeżeli zostanie zabita,
to cofa się do kształtu figurki i nie może być aktywowana przez najbliższy, przez kolejny tydzień. Natomiast no jeżeli figurka zostanie roztrzaskana, no to tyle. To nic z tego dalej nie mówię będzie. Mówię to wszystko Rakunowi, podając mu z powrotem i na końcu dodaję, no to chyba czas, żebyś nadał mu jakieś imię. Ugryź, urwał i popchnął? Nie, urwał, ugryź i ujeb. Dobre, dobre. A jeszcze jedna ważna rzecz, można go aktywować raz na tydzień i działa przez 6 godzin, jeżeli zostanie przywołany, maksymalnie 6 godzin. Biorąc pod uwagę, że na razie nie mam psów ze sobą, to mogę chętnie go ze sobą wziąć. No. Chyba, że ktoś inny ma na niego chrapkę. Nie no, Adara by nie miała nawet czasu go położyć, jak cię tu ona sobie tnie wszystko, co na drodze ma. Jeszcze jego bym pocięła. Właśnie. Dokładnie. Mówię, figurka nie jest duża, to jest figureczka wielkości, ja wiem, wysokości 1 cala, to także naprawdę nieduża. Wykonana z czarnego onyksu. Dobrze, więc to jest to, co znajdujecie przy nich. Oprócz tego zauważacie, to Ragdar zauważa, że na szyi każdy z tych stworzeń ma naszyjnik w kształcie i to dobrze rozpoznajesz, bo w kształcie smoczej łapy. Pewnie na jakąś religię muszę rzucić, żeby dowiedzieć się więcej czegoś, czy nie? Tak, ty albo Rolf możecie rzucić na religię, jeżeli chcecie. To chyba obaj rzucimy od razu, nie? Skoro ja poznaję, że to jest smocza łapa, on zna się na religii. No ja przyglądam się, jakby jednemu chciał. Proszę, religia. 12. Coś mało religijne ten... 20, to jest naturalne 20. Tak, Ragdar, ty poprzez swoją edukację związaną ze smokami dobrze wiesz, że jest to symbol smoczego boga Dahaka. Na ogół symbolem Dahaka jest płonąca smocza łuska, ale ten kształt symbolu Dahaka, czyli właśnie płonące smocze pazury, płonąca smocza łapa, jest bardziej wykorzystywana przez tych jego wyznawców, którzy bardziej skupiają się na tym, że jest bogiem zniszczenia, niż na tym, że jest bogiem złych smoków. I oni krzyczeli, jeszcze mówiąc te wszystkie informacje, tu się drużnie, dodaję, że w trakcie, kiedy próbowałem z nimi pertraktować, jeden z nich krzyknął, chwała Żaroszponom. To może być bezpośrednim nawiązaniem do tego symbolu. A to oznacza, że mam do czynienia z jakimś kultem Dahaka. I to mi się bardzo nie podoba, ponieważ właśnie muszę jeszcze raz rzucić, żebyś dowiedział coś więcej na temat Dahaki, czy to wszystko, co wiem na temat Dahaki? Na razie to jest wszystko, co wiesz. Znasz symbol, wiesz, że jest złym bogiem smoków. Nawet jak mam wiedzę na temat smoków, osobną zdolność moją? Rzuć. 17. No niestety, za wiele na ten temat nie wiesz. Może jakbyś mógł chwilę dłużej spędzić gdzieś nad książkami, to byś coś więcej wiedział. Okej. Co robicie dalej? Nic więcej w tej komnacie nie znaleźliście. Można by przejść do kolejnego pomieszczenia, ale brakunie, może... Brakunie, poczekaj chwilę. Rolfie, masz jeszcze jakieś siły leczące? Do użycia swojej magii leczącej, czy już nic nie zostało? Bo połowa... jestem w stanie wtedy skorzystać, to ten zwój, który znaleźliśmy. Nic więcej mi już nie pozostało. Lepiej oszczędzać. Z jednej strony lepiej oszczędzać, ale z drugiej nie chcę spędzać tutaj tyle czasu, biorąc pod uwagę nasz poprzedni przystanek. Powiem tak, użyjmy go. Jakby... Mamy jeszcze parę miksturek. Lepiej być ubezpieczonym, Alaku, aniżeli później żałować. Dokładnie. Alaku, masz jakieś możliwości wyleczenia się, bądź nawet i nas? Mam tylko jedną miksturkę, którą chyba właśnie sobie wykorzystam. Wyciąga, mam no, właśnie, leczenia drobnych ran. Tak, tak, więc on sobie ją wykorzysta, to jest jedyna, jaką ma. To ja mogę 8 na K8. Rolfie, masz jakąś miksturkę przy sobie? Żadnej mikstur nie nosiłem. Wszystkich mikstur się wyrzekam. Tak, ja mam. Dużo? Nie. O. Podziel się. Na razie nie ma sensu zużywać zwoju, gdyż może on wylecieć nam naraz całą drużynę. Więc może jednak napijmy się tym razem miksturek i spróbujmy oczyścić dalej teren. Napijmy się, to mi się podoba. Adara ma najwięcej, to powinna się z tobą podzielić jedną. Podchodzę do Adary.
Rzuć na dyplomację. Rzuć na płaszczenie się. Przeciwstawny, tak? Więc jak, podzielisz się ze mną swoimi miksturami? Mrugnij dwoma oczami naraz. Podwójne mrugnięcie. No, Adaro, myślę, że jednak podzielić się miksturami z naszym medykiem, bądź co bądź naszej całej drużyny, to nie jest... Jesteśmy drużyną, tak? Wracam oczami i podaję mu pomniejszą miksturę leczenia. To jest sam z całym szacunkiem, Adaro, lecz jeszcze nie tak dawno leżałaś półmartwa na zimnej ziemi, otoczona przez pół. Hej, no przecież dałam mu tą miksturę. Spokojnie, Ragdar. Wiem, lecz nie spodobało mi się twoje. Nie spodoba mi się twoje podejście do końca. Rzucam mu zastraszające spojrzenie. Bo znowu użyję podwójnego No, ja też wyglądam. Jak najbardziej. Kurwa, czemu zawsze wyrzucało 8? Czekaj, zobaczymy, co ja wyrzucę. 18. Ty tam się uleczy. Ile jeszcze raz? 2K8+5. 12. Okej. Okay. Czy ja muszę mieć takie dupiate te rzuty na tych ósemkach? To nie jest twoja ulubiona kostka. Dobrze, co dalej? Ty, Adaro, nic nie pijesz? W sumie też by się przydało. To ja sobie jedną drobną wypiję. Dwa! Lepsze dwa niż nic. No to skoro się napiliśmy, możemy iść dalej. To idziemy spać. To przypuszczam, że idziemy dalej na wschód. Rakun, to tego... twoje zadanie chyba tutaj? Tak. Tylko do tego pokoju na wschodzie są prawdopodobnie dwa wejścia. I czy chcemy się rozdzielić i zejść z dwóch stron? Okej. Okay. Jest to jakiś pomysł w sumie, lecz nie jesteśmy pewni, czy obie pary tych drzwi prowadzą do tego samego pomieszczenia. Dobra, to może najpierw lekko, po cichu spróbuję je uchylić, żeby się upewnić. I proszę, zdecydujemy bardzo o tym. Znaczy, Radanko? Wiemy, przecież na mapie to było. Niby tak, ale może jest jakiś... A no w sumie, ja spojrzałem na mapę. No ja na bazie tego mówię, ale... Nie, otwierasz drzwi i za drzwiami widzisz dosłownie króciutki korytarzek i kolejne drzwi. Badam, czy ten korytarzek jest okej. Okay. Nie jest niebezpieczny. Ten korytarzek schowek jest w porządku, chyba. Jak najbardziej. Nie, mówię, to jest po prostu przejście... To teraz te drzwi chcę uchylić lekko. No, 17. 17. Okej. Okay. A więc uchylasz drzwi, starasz się być cicho, widzisz kilka krzeseł, oczywiście tak jak we wszystkich poprzednich pomieszczeniach jest wszystko połamane, ale widzisz też jeden stół wykonany z mahoniu. Ten akurat jest w zadziwiająco dobrym stanie. Kilka półek. Widzisz drzwi na północy, tak jak się wychylasz i zaglądasz troszeczkę bardziej na północ, widzisz drzwi na północy, które są zabarykadowane wszystkim, czym się da. Deskami, kamieniami, kawałkami mebli. Dosłownie wszystkim wygląda, jakby ktoś naprawdę pośpiesznie tam barykadował i starał się coś zamknąć. Czyli tam są drzwi, plus dodatkowo są pozakładane różnymi rzeczami, tak? Tak. Wygląda na to, że gobliny poradziły sobie z tajemniczymi misiami na swój sposób. To zanim przeprowadzę resztę drużyny, to chciałbym zbadać, czy pomieszczenie jest bezpieczne. Okej, rzuć na percepcję. 21. Nie znajdujesz żadnych pułapek, nic nie zwraca twojej uwagi. Okej, to odwracam się w stronę drużyny, czyli w tym wypadku Ragdara, i mówię dosyć cicho, że pomieszczenie prawdopodobnie jest bezpieczne i możemy tam przejść. No to na to czekamy. I przepycham się przez Rakuna. Chodzę powoli za nimi. I od razu przeszukuję pomieszczenia. Staram się też zwracać uwagę na ślady właśnie kultu Dahaki, bo jednak poprzednie stworzenia dają mi dużo do myślenia. Wszyscy rzućcie na percepcję. 13. 18. 16. Okej, okay. Trochę liczyłem na to, że któryś z was wyrzuci naturalną 20. Ups. Ponieważ... Może Alak? No nie, Alak wyrzucił 3. Ale miałem 21 przy sprawdzaniu. Miałeś 21 przy sprawdzaniu, ale nie jako naturalną 20. A mówię o tym, ponieważ ja wyrzuciłem naturalną 20 na skradaniu. Oh fuck. I w momencie, kiedy weszliście do tego pomieszczenia,
i no, nie zamknęliście za sobą drzwi, ponieważ weszliście po kolei, to drzwi od południa, drzwi od wschodu otwierają się w tym samym momencie z głośnym trzaskiem. Przez nie do środka wchodzą, wbiegają właściwie z przeraźliwym wrzaskiem dwa. No, wcześniej walczyliście z żaboludźmi, teraz widzicie coś, co wygląda bardziej jak połączenie małpy z człowiekiem. A za wami, przez to samo pomieszczenie, z którego właśnie wyszliście, wbiega jeszcze jeden żaboludź. I na inicjatywę rzucimy następnym razem. No nie! What the... Przecież zginiemy tutaj, oni wyglądają bardziej potężnie niż tamci.